więc ja nigdy nie robiłem kariery na zasadzie szczura. Mam wrażenie, że zawsze broniłem się dobrą robotą, otwartą głową i takim poszukiwaniem, taki trochę niespokojny duch, że zawsze gdzieś tam szukałem jakichś nowych rzeczy, które pchały mnie do przodu, tak? W ramach korpo. I to jest chyba długofalowo lepsza strategia niż być korposzczurem, bo jak coś się kończy, no to wszyscy pamiętają tego szczura, tak? A gdzieś wszyscy pamiętają, jaką robotę zrobiłem i gdzieś tam można, że tak powiem, przeskoczyć, więc dobra robota i trzymanie etyki.